W ramach cyklu Wtorki z Uwuhir odwiedziliśmy kawiarnię Krucza 23. Już od wejścia przywitały nas wspaniała muzyka, uśmiechnięta załoga i niezwykłe zapachy. Na Kruczej możemy zjeść dobre śniadania, lunche, desery, a także napić się kawy czy herbaty. Co dobrego możemy zjeść w kawiarni Krucza 23? Przede wszystkim zaczynając od samego poranka, czyli śniadania, ale wychodząc też naprzeciw studentom, wiemy jak trudne są poranki, więc śniadania podają przez cały dzień, czyli o każdej godzinie, o której do nas przyjdziecie, możecie zjeść śniadanie. Jeżeli chodzi o menu lunchowe? A jeśli chodzi o menu lunchowe, to od 12 ruszamy codziennie z lunchami. Dla Was wszystkich za 15 zł, czyli zupa i drugie danie. Zawsze mamy dwie zupy i trzy dania do wyboru. Jedno danie mięsne, sałatka i makaron. Co zdecydowałaś się spróbować dzisiaj? Najpierw zamówiłam latte malinowe, później był lunch z krem z groszku i jeszcze szaszłyk z kurczaka. Później herbata zielona i downie. To sporo. Co najbardziej smakowało? Najbardziej mi chyba brownie smakowało, bo przepyszne. Polecam. Oprócz tego, że zjecie śniadanie przez cały dzień, wypijecie pyszną herbatę, możecie napić się kawy. My współpracujemy z warszawską palarnią kawy Java Coffee. Oferujemy oni kawy z spółki Speciality Coffee, czyli i nasza kawa w młynku pod espresso, czy to latte, które możecie się u nas napić. Możecie wypić kawy alternatywne, czyli Aeropress, Drip lub Chemex. Myślę, że w dość przystępnych cenach. Zawsze mamy 3-4 kawy do wyboru z różnych części świata. Jakie zniżki przygotowała kawiarnia dla studentów UW? Oprócz lunchu, o którym mówiłem, to po 17 macie 20% zniżki na całą naszą kartę jedzeniową. Ósemkę za piwo jasne z naszych jednych z browarów rzemieślniczych. No i latę za dychę.